Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj 17 część dzieci imperatora i mamy na tapecie łańcuch dowodzenia i hierarchia legionu, jak wyglądają. No i zaczynamy od lorda dowódcy Eidolona. Fulgrim utrzymywał jasne i przejrzyste granice autorytetu wewnątrz swojego legionu, osobiście stał na czele swoich sił, a bezpośrednio pod nim znajdowało się 10 oficerów, zwanych lordami dowódcami. Dowodzili oni pierwszymi 10 mileniałami zakonami legionu. Wyznaczył ich do tej szczególnej funkcji osobiście jeszcze wtedy, gdy <laughs> legion odtwarzał się z krawędzi zniszczenia, a tradycja zachowała się przez całą Wielką Krucjatę. Jako że tworzyli wewnętrzny krąg swego prymarchy, od lordów dowódców oczekiwano świecenia najwspanialszymi przykładami w, w przywództwie, walce czy na salonach. W późniejszych czasach, w późniejszych latach Wielkiej Krucjaty dwoma najbardziej wyróżnionymi z nich byli Eidolon i Wespazjan. Prymarcha Legionu Krwawych Aniołów Sanguinius określił kiedyś powyższą dziesiątkę jako Książąt Wojny i to im przypadło dowództwo największych i najwspanialszych kampanii podjętych przez dzieci Imperatora. Często zdarzało się, że Lord Dowódca otrzymywał zwierzchnictwo nad całością sił składających się z kontyngentów wydzielonych z innych Legionów, milionów żołnierzy Armii Imperialnej i wielu innych jednostek zaciągniętych z innych rodzajów sił zbrojnych Imperium. Były to przypadki... Niezwykle rzadkie, jednak w przypadku druzgocącej porażki w powodzeniu kierowanej przez siebie operacji, lordowie dowódcy potrafili przejawiać skłonność do odebrania sobie życia w akcie pokuty. Autorytet i decyzje wędrowały w dół III Legionu po szczeblach wyrafinowanej drabiny struktury dowodzenia. Na jej szczycie znajdowali się oczywiście lordowie dowódcy, bezpośrednio poniżej pretoriat. Na ten składali się oficerowie zwani dowódcami. Dowódcami porucznikami, mistrzami, wicedowódcami, trybunami palatyńskimi i zwyczajnymi oraz kapitanowie wszelkiej maści, typów i rodzajów. Dalej, a w sumie niżej, konsulowie, posłańcy starożytni rozmaitych funkcji hmm, i heroldzi. Szczebel, niżej prefektorzy i sierżanci dowodzący podstawowymi drużynami, a na samym dole, na dnie, na końcu wszystkiego, walczący w pierwszej linii wojownicy legionów. A tu gdzieś jeszcze zgubiłem między starożytnymi rozmaitych funkcji, byli centurioni, a potem dopiero heroldzi. W miarę jak każdy kosmiczny marin III Legionu spoglądał na swego przełożonego w oczekiwaniu na wskazówki i przywództwo, pragnąc brać z niego przykład w kwestiach hmm, od po doktryny bitewne, powstał ocierający się o kult wzorzec. Na każdym poziomie dowódca wyższego szczebla traktowany był w sposób zbliżony do religijnego kultu, a na jego szczycie stał fulgrim. Nad nim już tylko imperator. Fanatyzm ten był łatwo dostrzegalny przez bratnie legiony, przez wiele z nich w niezbyt dobrym świetle, czego na prywatnych spotkaniach nie pozostawiano bez echa. Kult ten, prześcignięty, był, mógł, mógł być <laughs> tylko przez jeden, ten, którym charakteryzowali się niosący słowo. Fakt, że tak wielka lojalność wobec władcy ludzkości mogła być w dniach poprzedzających Herezję tak łatwo zepchnięta z drogi, zdaje się niewyobrażalnym. Historia jednak sama za siebie ukazuje jak mocarny jest trunek e, korupcji oferowany przez ruinujące moce i jak bardzo synowie i córki Imperium muszą strzec się przed jego choćby wonią jakie były specjalistyczne rangi informacje e, u dzieci imperatora pomimo struktury organizacyjnej jednostek w większości zbliżonej do tych które spotkać można było w innych legionach kosmicznych marines szczególny nacisk kładziono w szeregach dzieci imperatora na umiejętności i doskonałość i pr prowadził on do formowania szerokiej gamy mm, jednostek unikalnych, elitarnych lub złożonych z weteranów. I tak mamy. Zabójcy Słońc to jest specjalistyczna formacja wyposażona w ręczne działa laserowe Las Cannons, której zadaniem było bezpośrednie wsparcie własnych jednostek ogniem ciężkim. Formowano ją spośród śmietanki specjalistów od broni ciężkiej Legionu. Skrzydła Feniksa to elitarne, elitarne kompanie wybierane osobiście przez Fulgrima, by szkolić się w metodach wykorzystywania plecaków odrzutowych do bezpośrednich szturmów i walk w zwarciu. Oficer prowadzący pododdział zwany był Orlim Królem. Gwardia Feniksjańska to elitarny pododdział Dzieci Imperatora, odpowiedzialny za szereg zadań ceremonialnych i oficjalnych, był jednocześnie gwardią przyboczną Fulgrima w czasach Wielkiej Krucjaty i Herezji Horusa. Liczebność gwardii miała zawsze wynosić... Dwustu wojowników, nie mniej, nie więcej. 200 dla upamiętnienia pierwszych dni odrodzenia Legionu, który tylu właśnie wojowników liczył sobie, gdy jego prymarcha ponownie się z nim zjednoczył. Do obowiązków jednostki należało podążanie za Feniksem, gdziekolwiek by się nie udał, choćby przemieszczał się pod, po względnie bezpiecznych okrętach Imperialnej Armii czy bratnich Legionach Astartes. Podczas szturmu na planetę Zinos Laeran, gwardia wzięła udział w ostatecznej eksterminacji wężowej rasy Laer. Jednostka została wybita do ostatniego wojownika na świecie Tarsus w galaktycznym regionie Perdus po tym, jak Fulgrim, tuż pod, już pod wpływem potrzeptów chaosu płynących ze zdobytego na laer demonicznego miecza, poczuł się urażony ostrzeżeniami Eldrada Ultrana o korupcji Mistrza Wojny. Odtworzona po tych wydarzeniach gwardia towarzyszyła Fulgrimowi w jego spotkaniu z Horusem, gdzie ten ostatecznie otworzył się przed rujnującymi potęgami choć towarzyszyła Feniksowi również podczas próby skuszenia Ferusa Manusa do przejścia na stronę zdrajców, gdzie podstępem wyrżnęła Morloków, bratnik gwardzistów Prymarchy Żelaznych Dłoni, a później w trakcie samej bitwy o Terre dalsza rola, nawet samoistnienie gwardii jako straży przybocznej demonicznego księcia na owianym tajemnicą świecie nie są znane. Bractwa Palatyńskich Ostrzy Prawdopodobnie najbardziej znany przykład wyspecjalizowanych jednostek dzieci Imperatora, których sława wydostała się poza ich własny legion. Jednostki te nie były utrzymywane na stałe, zamiast tego formowano je do wykorzystania w wyjątkowych bitwach wydawanych przeciwnikowi, którego uznano za szczególnie godnego. Członkostwo w tych pododdziałach istniało ponad codzienną strukturą organizacyjną. W przypadku napotkania wyjątkowego nieprzyjaciela, starsi dowódcy legionu zbierali się na naradę, która wyłonić miała najwspanialszych szermierzy wśród biorących udział w kampanii sił. Zadanie było o tyle łatwiejsze, że pomiędzy bitwami trwały niekończące się sparingi, które miały na celu utrzymanie gotowości bojowej na stałym najwyższym poziomie. Wyposażeni w ostrza, szable i broń ceremonialną, służącą zwykle stricte jako trofea, członkowie bractwa wyszukiwali najpotężniejszych wojowników nieprzyjaciela obecnych na polu bitwy. Liczebność palatyńskich ostrzy różniła się w każdej potyczce i ściśle zależała od ilości dzieci imperatora obecnych na teatrze i subiektywnej jakości prezentowanej przez siły wroga. Przykładowo, gdy 20 mileniałów Legionu stanęło wspólnie pod wodzą Fulgrima, by zniszczyć złotych królów brodów Moraeb, pod bronią stanęło ponad stu braci. Pośród nich znaleźli się wojownicy, którzy już wcześniej zapisali się legendą w annałach Legionu, Lucius, Akurduana czy Irmandus, a naprzeciw Gwardii Honorowej Heretyckich Królów poprowadził ich sam Feniks. Wyjące ostrza w zamieszłych czasach, sięgających jeszcze Wielkiej Krucjaty, Prawe Ostrza były jednym z najbardziej odznaczonych i szanowanych jednostek piechoty w Imperialnej Armii. Jako wasale Fulgrima, zapewniali wsparcie śmiertelnych piechurów trzeciemu Legionowi. W imieniu Imperatora walczyli na niezliczonych światach i osobiście zdobyli sporo zwycięstw. Niestety, gdy dzieci Imperatora odwróciły się od władcy ludzkości i przyłączyły do Mistrza Wojny, oddając mrocznym bogom Chaosu, Prawe Ostrza poszły za ich przykładem. Imperium straciło tego dnia dumnych wojowników, oni jednak stracili swe dusze, stając się uzależnionymi od przyjemności akolitami Slanesza. Od tamtej pory ci opuszczeni przez imperatora heretycy stali się powsze czasy znani jako wyjące ostrza. Kakofonii. w znaczeniu kakofonii, po przekładzie na niski gotyk Specjalistyczny rodzaj jednostki wsparcia, graniczący wręcz z anomalią, powstały u schyłku Wielkiej Krucjaty z pomocą naczelnego konsiliarza Fabiusa, który pragnął udoskonalić genoziarno Astartes. Odkrywał sekrety pierwotnych prac genetycznych imperatora i udoskonalał je z wykorzystaniem zakazanej wiedzy powziętej z chaosu i obserwacji genetycznych modyfikacji Laer. Wszczepienie odpowiednich implantów i modyfikacji umożliwiało tym kosmicznym marines operowanie dźwiękiem w sposób, który usłużył jako broń. Wykorzystując zmiany, we własnym chirurgi zmiany chirurgiczne we własnym ciele, jak Eidolon, ratując garro, byli oni esencją i pierwotną formą tego, czym później z wykorzystaniem spaczonych instrumentów stali się maryńska kofonii w szerszym rozumieniu. Ci z kolei nawet bez modyfikacji oddają się w pełni doznaniom bitwy. Ich pancerz z czasem rozrasta się, tworząc megafony i głośniki, piecyki, kolumny, amplifikatory i wszelkiego rodzaju ustrojstwa, które umożliwiają wytwarzanie rozrywających uszy i umysł dźwięków i hałasów, co doskonale współgra z ich soniczną bronią, z której znani są pośród zdradzieckich legionów. Nawet inni kosmiczni Marines są ogłuszani samą bliskością tych maniakalnych poszukiwaczy dreszczyku, jak w przypadku Wszystkich popleczników Slanesza, ich jedynym życiowym celem jest nieprzytomne pobłażanie każdej ochocie czy zachciance. Słuch takiego Astartes jest po kroć po czulszy nawet od jego pozostałej braci, zdolny do wychwycenia najdrobniejszej różnicy w głębokości, głośności czy wysokości dźwięku. To diaboliczne wyczulenie zmysłu wpływa na cały umysł takiego Marin, powodując reakcje na tego typu bodźce tak silne, że wszystkie pozostałe zdają się blade. I bezwartościowe. Im dźwięk jest głośniejszy, im bardziej zagmatwany czy w naszym rozumieniu przepełniony fałszem, tym bardziej ekstremalna staje się reakcja na niego, a przyjemność większa. Z czasem tylko zgiełk bitwy lub zawyżone krzyki przerażenia, bólu czy strachu są w stanie wywołać u marinka kofonii przyjemność, której tak pożąda. Nazwa tego typu jednostki wynika z ich preferencji uzbrojenia, która wykorzystuje jako pocisk skoncentrowaną formę dźwięku, a dokładniej hałasu kakofonii, zespołu dźwięków niezestrojonych. Przykładami tego typu broni mogą być blaster soniczny, z zewnątrz przypominający bolter, generujący dysonansowe strumienie dźwięku, blastmaster, przypominające karabin, a przynajmniej broń długą, urządzenie wytwarzające różne częstotliwości soniczne, które obezwładniają zmysły, a w skrajnych przypadkach są w stanie rozrywać ciało. Syrena zagłady – Głośniki chirurgiczne wszczepione w ciało kosmicznego Marines Chaosu, który diabolicznie wzmacnia jego własne krzyki do postaci rwących strumieni czystej sonicznej siły, która jest w stanie obezwładnić nawet najpotężniejszych przeciwników. Marines Kakofonii posiadają również zdolność nazywaną krzykiem spaczni. Ta eksplozja dźwięku otępia reakcję zmysłów wszystkich, którzy znajdują się w dostatecznej odległości, by ulec jej zasięgowi. Jak nie trudno się domyślić, Każde uzbrojenie z szerokiej gamy sonicznych zabawek ma swój pierwowzór z instrumentów muzycznych stworzonych przez sławną kompozytorkę, której przy narodzinach rodzice dali na imię Beka Kińska. Należy podkreślić, że nie wszyscy Maryński Kofonii byli niegdyś członkami dzieci imperatora. Tak zresztą jak nie wszystkie dzieci imperatora, są się, się w nich przeistoczyły. Inne armie, chaosników, Również mogą wystawiać ich do walki, choć pierwsze oryginalne zmiany tego typu zaszły właśnie w III Legionie. Nie zmienia to jednak faktu, że skąd by się nie wywodzili, każdy z dźwiękowych chłopców zawsze i niepodważalnie będzie oddany Slaneszowi. A jak wygląda organizacja po herezji? Pieczołowicie pielęgnowana hierarchia i struktura dowodzenia III Legionu została strzaskana w pył wkrótce po... Zakończeniu herezji Horusa poprzez ciągłe walki z innymi zdradzieckimi Astartes w pogoni za nowymi niewolnikami do maltretowania i zabawy. U schyłku 41. milenium dzieci imperatora podzieliły się na niewielką ilość różniących się liczebnością band chaosu, których przywódcy mają serdecznie tam, gdzie lubi Slanesz, co robią lub czego chcą ich pozostali kamraci. Każdy z heretyckich już Astartes przejawia tylko patologiczną wręcz samolubność. Tak powszechną wśród wyznawców slanesza, interesuje ich tylko pogoń za własnymi zachciankami, nowymi doznaniami, przyjemnościami, a w bandy łączą się tylko dlatego, że ułatwia to walkę i branie jeńców i niewolników, tak potrzebnych do pełnienia roli podstawowego źródła doznań i przyjemności. Jak wygląda doktryna walki legionu? W czasach poprzedzających herezję Horusa i korupcję dzieci imperatora, nic poza perfekcją nie było przez nich akceptowane ani nie grało roli we wszystkich aspektach ich funkcjonowania. Nie inaczej było ze sposobem prowadzenia walki. Nieustanny wkład pracy, by doprowadzić operacje militarne do doskonałości, nie był więc niczym dziwnym. Bez względu na przypisane zadanie. Każdy, piechur czy kierowca, działonowy czy strzelec wyborowy, do ostatniego wojownika poświęcali każdą godzinę dnia na doskonalenie swoich umiejętności. Każdy aspekt bitwy był analizowany i wykorzystywany w sposób, który mógł przynieść przewagę, i tego samego trzeci legion oczekiwał od sił, które walczyły u ich boku. Choćby najmniejsze przejawy zawahania czy braku wydajności w jednostkach armii imperialnej, które im towarzyszyły, a nawet wśród bratnich Astartes nie były tolerowane. Najważniejszą zasadą przywództwa, wpisaną w każdą komórkę dzieci imperatora, było prowadzić za własnym przykładem i dla jakiejkolwiek innej formy reżimu dyscyplinarnego mieli niewiele cierpliwości. Nim wypadli z łask, Astartes III Legionu traktowali wojnę jako perfekcję wcieloną w przemoc, umyślność i działanie. Byli szczególnie dumni zarówno ze swojej doskonałości w walce, jak i umiejętności do zaadaptowania każdej taktyki czy strategicznego rozmieszczenia, które było w danym momencie wymagane, jak i wykonania go idealnie na żądanie. Wśród niezliczonych działań tego typu, jedno znalazło szczególne uznanie w oczach pretorów, chcących uzyskać nienaganne zwycięstwo, a tym samym chwałę w oczach pobratymców i prymarchy. Marus Skara, czyli śmiertelne cięcie. Nazwa ta wzięła się od jednego z najtrudniejszych natarć w historii paneuropejskich kultów pojedynków. Jeszcze sprzed unifikacji Terry. Operacja polegała na zwodzie, precyzyjnie wymierzonym w czasie, który miał w taki sposób zaangażować siły przeciwnika, aby kolejny, faktyczny i nieodmiennie ostateczny cios mógł zostać wyprowadzony tak, by nie dać najmniejszych szans na obronę. O planecie Chemos chyba już kiedyś czytałem. Planeta forteczna Legionu dzieci Imperatora przed ich upadkiem w ramiona ru rujnujących mocy była w starożytnych czasach zaklasyfikowana z imperium człowieka dwojako, była zarówno światem cywilizowanym, jak i górniczym. Po zakończeniu herezji, jak wszystkie pozostałe planety zdrajców, poddana została edyktowi Exterminatus i przeklasyfikowana została na świat obumarły. W pierwszym milenium trzeci Legion istnieje tylko w formie małych zwaśnionych band po rozrzucanych po wszelkiej maści planetach wewnątrz oka grozy. Wieść głosi również o świecie przyjemności zarządzanym we własnej osobie przez demonicznego księcia Fulgrima, jednak jak liczny jest na niej garnizon jego marins, o ile planeta w ogóle istnieje, pozostaje nieznanym. Imiona, Astartes, dzieci, imiona dzieci imperatora, imiona Astartes III Legionu są w większości pochodnymi tych, które nadawane były dzieciom ludu zamieszkującego starożytne Chemos. Mogą również pochodzić lub być uzupełniane o dodatek związany z cechą fizyczną, osobistym dziwactwem, uczynkiem z przeszłości czy innym wyróżniającym się faktem. Przykłady Dalian Thorn, Xander Test, Saul Vastorian, Fabian Hedonista, Lucjan Doskonały, Klawius Konemos, Lykon e, zrodzony z lustra, Shiron Forillian, Solomon Bałwochwalca, Lawiscus jedwabne ostrze, Poska nieunikniony, Delinus poszukiwacz przyjemności, Decanus Capersi. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Dzieci Imperatora. Podejrzewam, tak patrzę, że jeszcze będą chyba ze dwa odcinki i zakończymy na tym. Dzieci Imperatora i Full Grima, charakterystykę. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się za jakiś czas. Trzymajcie się. Cześć. Wejdź na Patronite i przyj projekt.